O, znajdź zwierzę na filmie i napisz, jakie to zwierzę. A to jest inwazyjna norka amerykańska. O, tam ucieka. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, Grażyna. Ostatnio widziałem taką malutką, rozjechaną strasznie. Ostatnio tu ich się bardzo dużo kręci. Ale pięknie, fajnie tam widać. One są bardzo śmiałe ogólnie. Widziałem jakieś zachowanie takiej tej norki. Ale to są wariaty. One potrafią zająca zagryźć. Naprawdę. Norilla, gdzie ty jesteś? Amerykańska norilla. Where you are? Gdzieś tutaj uciekła w to zboże. Jest jakiś wariatuncio. Poczekamy chwilę. Podejdziemy sobie bliżej. Jedną ostatnio widziałem, miała nogę uszkodzoną. Może to jest to samo nawet. No Norilla, gdzie ty jesteś? On gdzieś tu jest blisko. Ona nie uciekła daleko, jest to pewne. Max do 3 metrów ode mnie. Może nawet gdzieś w tej trawie tu jest. Są takie cwaniary, że w głowie nie mieści. Są bardzo śmiałe. Kiedyś normalnie w rękach przyniosłem do na działkę taką jedną. Faktem było chłodno. Jeszcze był lód gdzieniegdzie na wodzie i ona w tej zamarzniętej wodzie nurkowała i szukała pożywienia, a i tak na te słońce uciekała, żeby się wygrzać z powrotem do tej wody i z powrotem na słońce. I w którymś momencie ją normalnie zawinąłem w szalik i ją wziąłem, normalnie na działkę ją wziąłem, nie? I spała na działce, normalnie przy oknie, bo tam było ciepło, wlazła sobie na taki worek i sobie siedziała na nim. Nie dotykałem jej ogólnie tak bezpośrednio, bo bałem się, że mnie ugryzie, ale jak ją brałem na ręce, to brałem ją przez właśnie szalik, nie? No i żyła sobie troszeczkę u mnie chwilę. Później uciekła takim wyjściem z ganka. Taką dziurę miałem na ganku i ona tamtędy wyszła i poszła sobie. Jak jej otworzyłem drzwi, ona tak szprała wszędzie później, ogrzewała się tam na tym worku. Nie atakowała mnie ani nic, nie syczała nic, ale takie miałem zachowanie, że jakby chciała mnie dziobnąć. Wolałem, żeby mnie nie udziobła, więc brałem ją przez szalik. I ten. Awaryjnie tak, nie wiem, że jakby chciała dziobnąć. Bo nie wiadomo, to może chodzi jakaś wściekła czy coś tam. Nie? No gdzieś tu jest, na bank jest tutaj gdzieś. To są norki amerykańskie, nie? To inwazyjne są w Polsce teraz. One się rozpełzły wszędzie już. A tam, ostatnio na asfalcie, widziałem taką małą rozjechaną, naprawdę. Taka mała była, że ja pierdzielę, nie? No ciekawe. Norilla. No ona gdzieś tu siedzi. To było widać, jak ucieka w tym zbożu. Gdzieś tu wlazła i pewnie wyjdzie, jak ja pójdę sobie. Cwaniara, no. No to dobra. Tak już obejrzałeś do końca. Tutaj łapkę w górę albo w dół. Daj suba, kliknij szary dzwoneczek, by być na bieżąco. Udostępnij i daj komentarz.